Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jak Państwo możecie zobaczyć po tytule nagrania, dzisiaj kluczowym pytaniem będzie pytanie, co po omikronie. To pytanie padnie dzisiaj dwa razy. Za pierwszym razem w kontekście nieco bardziej indywidualnym. Jakby Pan, Panie doktorze, mógł scharakteryzować ten okres po ustąpieniu objawów omikrona, na co powinniśmy zwrócić uwagę, wracając do zdrowia, i czy omikron, czy możemy pozwolić na to, by omikron uśpił naszą czujność? Zacznę może od drugiego pytania. Zdecydowanie nie powinniśmy pozwolić na to, żeby omikron czy jakikolwiek wariant SARS-CoV-2 uśpił naszą czujność. A czego możemy oczekiwać? Niestety z największą przykrością możemy oczekiwać wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że w granicach 20-30% pacjentów po zakażeniu jakimkolwiek wariantem SARS-CoV-2 doświadcza przewlekłych objawów, raportuje objawy zmęczenia, tak naprawdę akurat bardzo różne, nawet do 12 tygodni po zakończeniu samej choroby. W związku z tym możemy już tutaj śmiało mówić o występowaniu coraz powszechniejszym zespołów long COVID i post COVID. I tak naprawdę, nawet jeżeli pandemia się skończy, a raczej kiedy pandemia się skończy, te pozostałości będą stanowiły poważne wyzwanie dla medycyny na całym świecie. Panie doktorze, proszę wybaczyć naiwność kolejnego pytania, doskonale sobie zdaję z tego sprawę, ale czy mógłby Pan wyjaśnić ten proces i czy przyroda zna takie przypadki, gdzie słabszy wariant wirusa dominuje silniejszy? Ale my nie możemy powiedzieć akurat o tym, że coś zdominowało czy wyparło. Nagle akurat w tym momencie na bliżej nieustalonej zasadzie ktoś stwierdził, nie wiem dokładnie kto był akurat źródłem takiej pseudoteorii, że wirusy, jeżeli akurat zaczynają mutować, to zaczynają akurat mutować w kierunku wariantów łagodniejszych. Przepraszam bardzo, ale jest to absurdalne. Wystarczy popatrzeć akurat chociażby właśnie na pandemię COVID-19. Po tym pierwotnym wariancie Wuhan-1 przeszedł, nazwijmy to, bardziej agresywny wariant alfa. Po wariancie alfa pojawił się bardziej agresywny wariant delta. W związku z tym no, teraz mamy wariant trochę łagodniejszy, wariant omikron, ale kto jest w stanie zagwarantować, że nie wiem, gdziekolwiek akurat na świecie, niech to będzie Grenlandia albo Papua Nowa Gwinea, nie pojawi się, dajmy na to, wariant, który będzie nazwany wariantem Pi, Sigma, Omega, który nie będzie akurat znowu bardziej agresywny. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Panie doktorze, Pier Paolo Sirelli, włoski wiceminister zdrowia, ogłosił, że kraj rozpoczyna wychodzenie z epidemii koronawirusa. Od restrykcji odchodzą Hiszpania, Wielka Brytania czy Irlandia. Natomiast dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia na Europę, dr Hans Kluge, zapowiedział, że nasz kontynent może wkrótce wejść w okres długiego spokoju, jak to określił, jeśli chodzi o przebieg pandemii SARS-CoV-2. No i też podsumowując też, co Pan już do tej pory powiedział, czy nie uważa Pan, że my trochę za szybko wywołujemy te endemie? I czy ten wariant, który z nami teraz jest, czy on już pozostanie z nami na zawsze, czy omikron sezonowy staje się faktem, czy jeszcze za szybko, by coś takiego stwierdzić? No cóż, ja nie jestem aż takim entuzjastą, to znaczy bardzo bym chciał, żeby pandemia się skończyła jak najszybciej, natomiast o tym, że pandemia się skończy, będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy będziemy obserwowali spadek liczby zakażeń. Nie obserwujemy go praktycznie w żadnym kraju. Znoszenie albo powoływanie akurat nowych restrykcji odbywało się nie raz i nie dwa. Tutaj najlepszym przykładem akurat będzie Wielka Brytania, gdzie nawet na samym początku pandemii w roku 2020 Boris Johnson wręcz no, miał taki troszeczkę abstrakcyjny pomysł, aby akurat społeczeństwo brytyjskie nabrało odporności przeciwko SARS-CoV-2 przez naturalne zakażenia. No, w momencie, kiedy znalazł się, była konieczność skorzystania z tlenoterapii w jego przypadku, trochę mu się zmienił punkt widzenia. Natomiast ja jestem w stanie zrozumieć, że w niektórych krajach, gdzie mamy wysoki odsetek wyszczepienia, gdzie mamy akurat dużą liczbę testowania, powoli można, i również, co jest bardzo istotne, dużą odpowiedzialność społeczną,
możemy myśleć o znoszeniu części obostrzeń. Natomiast no, od znoszenia części obostrzeń do, nazwijmy to, ognisk endemicznych zakażeń koronawirusem i tym bardziej o mowie na temat jego sezonowości, przepraszam, ale jest jeszcze droga bardzo daleka. O jakiej sezonowości akurat zachorowań my w ogóle możemy mówić, skoro gro zachorowań wariantem alfa było wtedy, kiedy tak naprawdę pogoda wirusowi teoretycznie nie powinna sprzyjać, przepraszam, alfa, tylko delta, pogoda wirusowi nie powinna sprzyjać, bo było ciepło, była to końcówka lata, czy była to jesień. No, także tutaj znowu to jest w dużej mierze, przepraszam najmocniej, myślenie życzeniowe. W takim układzie, gdybyśmy mogli jeszcze to wszystko podsumować, jak pan myśli, co po omikronie po raz drugi, czyli co po omikronie, jak sytuacja pandemiczna może nas jeszcze zaskoczyć, czego możemy się spodziewać? Cóż, tutaj akurat jedynym prawdziwym stwierdzeniem będzie: wiem, że nic nie wiem. Generalnie wiele scenariuszy jest możliwych. Na pewno nie należy przypuszczać, że omikron to jest koniec, bo niby na jakiej podstawie? Czy ktokolwiek akurat mógłby stwierdzić, że na omikronie mutacje SARS-CoV-2 się zakończą? No na pewno nie. To byłby akurat w tym momencie absurd. Co będzie dalej? Też nie wiem, bo pamiętajmy o tym, że mamy, i to nie mówię o Europie, mówię o całym świecie, mamy co najmniej kilka miejsc takich, w których poziom wyszczepienia jest absolutnie niewystarczający. Tutaj przede wszystkim chodzi o kraje Afryki czy Ameryki Południowej, gdzie, no, dajmy na to, w Afryce kompletnie zaszczepionych osób jest na poziomie 8-9%, czyli tam niby zakażeń nie ma, no są, tylko nie są diagnozowane. W związku z tym, jeżeli mamy taki matecznik wirusa, w którym jest miejsce do dodatkowych zakażeń, jest miejsce do powstawania akurat dodatkowych, kolejnych wariantów SARS-CoV-2. W związku z tym możemy się spodziewać de facto wszystkiego, expected, jak to mówią Anglosasi, ponieważ no, tutaj akurat znowu, niech to będzie akurat Kongo, niech to akurat będzie Uganda, czy inne akurat kraje, stamtąd może wyjść kolejny wariant. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był wirusolog Tomasz Dzieciątkowski. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.